Dzień dobry. Witamy się z Wami dzisiaj z centrum Wrocławia. Jesteśmy na Placu Solnym. I gdzie myśmy się tu znaleźli? Soli nie ma. Szukam soli, nie ma. Nie ma soli. Za to jesteśmy w restauracji z korzeniami blisko wschodnimi. Nazywa się Jaffa lub Jaffa. Jak się czyta? No, po angielsku czyta się Jaffa, po nie angielsku czyta się Jaffa. No i kuchnia taka arabska. Wzięliśmy sobie kilka rzeczy. Meze, czyli takie tradycyjne przystawki właśnie arabskie. Do tego dwa dania główne. Zobaczycie, co będziemy jedli. Jesteśmy tu po raz pierwszy. Są fajne opinie, więc postanowiliśmy się tutaj wybrać, bo u nas takiej knajpy nie ma. Nie ma. Zapraszamy serdecznie do oglądania odcinka. Moi drodzy, mamy już dwie przystawki z meze. To jest sałatka fatusz. Pomidory z ogórkami, z granatem, z liśćmi szpinaku. Do tego są daktyle i to są grzanki z migdałami. I to jest wszystko w sosie jogurtowym. A druga sałatka to są świeże pomidory z listkami bazylii. Do tego jest taka spora porcja owczego sera. To będziemy sobie dziubać. I do tego jest własnego wypieku bułeczka i pita i chałka. Pita i chałka. Co, próbujemy? No i co? Ale dobra. Trochę czuję takie smaki greckie, bałkańskie. Coś chyba jest w tej arabskiej kuchni, że one są takie trochę pomieszane. Ta sałatka fatusz, tak? Jest taka bardzo ciekawa. Są fajne te grzanki, one tak fajnie dopełniają całości. Lubią. No. Ten owczy ser tutaj w tej surówce z pomidora też jest bardzo fajny. Zobacz. Więcej pieczy. O, super. O, dziękujemy. Dziękujemy. No i tutaj mamy... Ale dostaliśmy coś z tego pieczywa. Labneha. Czyli taki specjalny serek właśnie bliskowschodni. Z oliwą. Nie wiem, co to jest to... To zaraz... No, spróbuj to, co to jest. Czy to jest cebulka, czy... Daktyl? To jest daktyl? Cebulka. Cebulka? No i miały być suszone, ale to chyba suszone nie są. To są bardziej zgrillowane pomidorki, no ale to... Tak? To napite trzeba? Nie trzeba, ale... Ojejku. Ale to jest pyszne. Świetnie doprawione. Słuszną porcję sobie zrobiłem. Jak ktoś lubi takie rzeczy właśnie na nabiale robione, to pyszne to jest. Pomidorki są ciepłe w ogóle. Hmm? No, dla mnie to jest super, ja lubię warzywa. Pomidorki prosto ze słońca. Mhm. Nic nie jest ostre, ale jednocześnie jest wszystko bardzo dobrze doprawione. Ale hitem jest to pieczywo. Słuchajcie, to na razie same przystawki są. No. Dania główne za chwilę będą. No właśnie. Zostańcie z nami. Chałka to jest dobra. Dobra jest ta. Daktyl jest dobry. Tak, dobry? No. I słodki. I słuchajcie, już zjedliśmy. Opędzlowane wszystko. Słuchajcie, wszystko jest puste. Na swoją obronę powiemy, że jest nas trójka tutaj. To nie we dwójkę zjedliśmy. Nie, to były warzywa tylko. Dużo pomidora było, no nie przesadzajmy. Ale ile sera było. Za to dużo zjedliśmy też tego, pieczywa. Tak. Jeden koszyczek pusty, to można tutaj, przełożyć. Tak, ten dasz tutaj, no. Tutaj, więc no. Dwa puste koszyczki. Czyli dwa koszyczki żeśmy wrąbali. Bardzo smaczne. Czekamy na dania główne. Dobre, no. Będziemy mieli zaraz rybę i jeszcze taki przegląd takich właśnie arabskich czekoladek. Przyszła danka główne. Mam takie ostre wszystko. Te danka główne to są takie niedużo większe niż te przystawki, co mieliśmy. Wojce. Bo przystawki były takie duże. To jest 10 litrów. Widzisz to? Ale masz fajne. Mam tutaj kiszonki ich produkcji. Mam babę ganusz. To wszystko co leży. To jest baba ganusz? Z bakłażana taka pasta. O. Humus z ciecierzycy. O. Labnech zielony tym razem. I przedtem mieliśmy czerwony. Czerwony, teraz jest zielony. Czyli co to jest? To jest ten serek. Ten taki zielony. Biały, co jadłeś? To był czerwony, mówiłaś. To był czerwony, bo pomidorki były. Mhm. To jest zielony. Mhm. Pieczony bakłażan, batat i pieczony kalafior. No i cała masa frytek. To leży na takiej picie tutaj. Nie wiem, bo pita jest pod spodem, tak, rzeczywiście no. Widać. A ty co masz, powiedz? Ja ci powiem, to jest gulasz wiesz z czego? Z pomidora. Pomidora? Coś jeszcze tam wyczułeś? Tak, dynię jakąś. Czyli tam nie miało być dyni. Miała być papryka. I bakłażan jest? I bakłażan, tak.
To bakłażan. Pomidory, bakłażan, papryk. I trzy rodzaje papryk. No to możliwe. I to jest taki gulasz właśnie warzywny. I to... I na wierzchu rybka. I halibut na górze. To jest ostre? No właśnie tak czuję, że mnie zaczyna piec. A, kumin ma być. Czuć kumin? Czuć ostre. No pikantne, po czasie moje też jest bardzo pikantne, więc ja nie wiem, czy to takie ma być. No tak. Ma być albo pikantne, albo słodkie. No. Pozdrawiam Violę, bo ten talerz Viola by opędzlowała. Jest przepyszny. Viola. Będzie jutro też tutaj niedaleko nas. Kalafior bardzo dobry. Dobry ten halibut. Tak? No. On jest pieczony, czy... Albo pieczony, albo smażony. Nie, smażony, bo... Ale ładnie się płatkuje, widzę. Taki dobrze zrobiony jest chyba, nie? Idealnie. No nic. No nie ma się do czego przyczepić, słuchajcie. Wszystko nam bardzo smakuje. Nie wiem, czy tyle zjem, ile tutaj mam na tym talerzu. Albo pani jeszcze przyniosła kolejny koszyk z pieczywkiem. Jakby nam było mało. No. Ja wtrążala, bo ja mam taki sos. No, my też jemy. A, bo ty musisz moczyć. No ja tak. Mam taki sos, że mi się przyda pieczywko. My już wychodzimy. Bardzo się nazarliśmy. Wyszliśmy? Jak to my? My to nie możemy z umiarem zjeść. Ale wiecie, jak my bywamy we Wrocławiu, to już przyjeżdżamy, żeby się coś dobrego pojeść. Tak, i jemy wtedy bez umiaru. Ale nie róbcie tak, nie róbcie. To jest bardzo niedobre. No to co, Paweł? Wszystko mi bardzo smakowało. I polecam tą knajpę wszystkim, którzy mają ochotę zjeść coś dobrego arabskiego. No myśmy dzisiaj jedli wegetariańskie rzeczy i powiemy wam, że to było super. Tak. Nawet jak jecie mięso, to warto sobie coś takiego raz na jakiś. Tak, ja tutaj stwierdziłem jedząc moje danie z tą rybką, że to jest na dobrą sprawę szakszuka, tylko że zamiast jajek jest w środku rybka. A mniej więcej tak samo to smakowało, no bo pomidory z papryką, z bakłażanem. No ja miałam taki przegląd tych wszystkich arabskich smaków, że to... No super, taki talerz to naprawdę warto było sobie zamówić. Polecamy wam Jaffe Jaffe na Placu Solnym we Wrocławiu. Tu macie Plac Solny, widzicie? O, tu jest Plac Solny, a tam zaraz za tymi filarami jest ta Jaffa cała. No, także naprawdę bardzo fajna, taka niepospolita kuchnia, niepospolite smaki, coś innego zupełnie. A my jak bywamy w takich miejscach, to zawsze próbujemy coś takiego, czego nie ma u nas w domu, więc no super to było. Pozdrawiamy, nie zapomnijcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach i do usłyszenia już niebawem. Na następny odcinek zapraszamy, pa!